Siemanko, witam bardzo serdecznie z tej strony Brankersa, to kręci w tym kanale, już jest odcinek z kariery Brankersa. Nie wiem, który to odcinek, nie wiem. Ale cóż, dzisiaj czas na chyba najważniejszy dzień. Jesteśmy dzisiaj w Park City i czas zakończyć, już ten sezon. Pozostało nam bardzo mało konkursów. Jesteśmy dzisiaj w Park City na Mistrzostwach Świata. I jest taki mały problem, bo teraz ogarnąłem. Nie wiem, czy w Park City będziemy skakali tylko na skoczni normalnej. I obawiam się tego, że pewnie tak. Ale dobrze, może jednak coś tutaj się tak stało, że jednak nie. Mam taką nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Ale dobra, przed konkursem jedziemy na trening HS100. Oczywiście zaczynamy, muszę oczywiście przeciągnąć aż to na same koniec, dlatego że, no jak wiemy, Park City kiedy wyszło? W marcu? Nie pamiętam, ale na pewno kiedyś wyszło. Musiałbym zobaczyć aktualizację w Fancy Jumping. Przestawię sobie nagrywarkę, wy jej nie widzicie, no i no nawet to spoko. Ja bym nagrywał OBS-em takim na telefon, a tak naprawdę nie jest, ja nagrywam swoją nagrywarką Redmi. Mamy wiatr pod narty, jak na to wszystko ok. Dobra, ignorujmy to, że jest tutaj zawodnik Estonii, dlatego że skacze jako Estończyk w FSJ. Udajmy, że tego skoku nie było. Ignorujcie to, że to jest Brankers Estonii. Mi się zdaje, że wam to nie powinno przeszkodzić. To jest Brankers, taki sam, z Kaszkiem Wieszmana. Może nie ten kombinezon, ale jednak no ma tą narty BTF. Dobra. No, będzie trudno na tej skoczni w Park City. Będzie bardzo trudno, 82,5 metra. Oddamy sobie takie 4 skoki, bo bardzo nie lubię tej skoczni w Park City. Rzadko na niej w ogóle skaczę, bo no, kto robiłby Park City w Pucharze Świata? O, to też będzie jakiś dobry skok. No, mój rekord tu 108,5 metra, ale no, no na razie bardzo słabe skoki. Może w kwalifikacjach będzie lepiej, bo może to taka dla nas taka seria próbna. Już za chwilę będziemy w konkursie. Wiem, ale przepraszam, że nie było wczoraj odcinka, ale po tym, co się stało z Eriksenem, no to mi się po prostu odechciało skakać, nagrywać. No, bo chyba wszyscy wiedzą, co się stało z Christianem Eriksenem w meczu Finlandia-Dania. Ale dobrze, zostawmy to, na szczęście żyje. Ale teraz czas na pierwszy konkurs Mistrzostw Świata w Park City. No to jedziemy z konkursem. I wiecie, co się okazało? Będziemy skakali na skoczni dłużej, więc no nie wiem, co mi się tutaj porąbało. Nie pamiętam, bo ja dawno robiłem ten kalendarz. Kiedy go robiłem? Gdzieś tak, nie wiem, kiedy się skończył sezon letni. Nie pamiętam, no ale dobra. Jedziemy, ja będę zaczynał. To są oczywiście kwalifikacje na sam początek Brankers. No jestem w formie, patrząc na moje wyniki. I zająłem na przykład 4. miejsce w Rosznowie. No, 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 ładnie, ładny skok, będzie kwalifikacja, to jest plus, 127,5 i jestem liderem, no i bardzo, bardzo dobrze. Będziemy oczywiście czekali, ale mi się zdaje, będzie to pewna kwalifikacja, no, czołowe dziesiątki nie powinno być, chociaż poczekajmy. No, już mam kwalifikację, chociaż inni już skaczą dobrze. Zostałem wyprzedzony przez Laniszka, ale będzie dobry wynik. Męczowa dziesiątka. 5. miejsce. Laniszek wygrywa kwalifikację. 2. Stękała i 3. Paszkę. Ja na 5. miejscu. 7. zniszczą. No, widać, że mamy tutaj zastępcę na drużynówkę. Zastocha. Zobaczymy, co zostanie wybrany. No i cóż, ja zaczynam pierwszą serię konkursową. No i cóż, na pewno jadę po medal. Wątpię, że będę skakał drużynowo, bo indywidualnie teraz skaczę, ale zobaczymy. Patrząc na wyniki Andrzeja, to jest twardy kandydat. Dobra, nieważne. 127 metrów. Czyli skok też bardzo dobry. Oczywiście prowadzimy, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jest wiatr pod narty, więc tutaj będą na pewno dalekie skoki. Ale jestem zadowolony z tego miejsca. Popatrzmy teraz. Kobayashi mnie wyprzedził. Proszę bardzo. Japonia się tutaj zrobiła duża. I będzie 5. miejsce. 6. miejsce. Forfang 1., 2. Grand Rut i 3. Żyła. Gdzie reszta Polaków? 12. stok, 13. zniszczo. No widać, że zniszczo polubił ten obieg w Park City. Kubacki 24.
Uj, paszkelani szeki niestety stękała poza czołową trzydziestką, niestety, ale szkoda, liczyłem na coś tutaj bardzo dobre wyniki, ale niestety, no ale dobrze, ja jestem szósty, strata bardzo mała do trzeciego Piotrka, no liczę na poprawę w tej drugiej serii. Kto będzie liderem przed moim skokiem? Yukiya Sato. 128,5 i teraz muszę 130 metrów skoczyć. No, zadanie jest trudne, ale do zrobienia. Oj, nie będzie. A może jednak nie. 125 metrów, ale bardzo dobry wynik dzisiaj i czwarte miejsce. No, nie ma medalu. Było blisko, bo skoki były dobre. No ale szkoda, zabrakło. Przegrywam nawet z Dawidem, ale popatrzmy, kto sięgnie po tytuł Mistrza Świata na skoczni dłużej. Czy obroni tytuł Stefan Kraft? Chyba nie. Stefan Kraft, który jest? Kraft dopiero 18, to nie ma szans, ale kto? Eisenbichler, mistrzem świata, wicemistrzem świata Halvor Ragnar-Granerud, Piotrek Żyła, a brązowym medalistą Halvor Ragnar-Granerud, później 7 Stoch, 8 Kubacki, 9 ja. Potem mamy 18 zniszczoła. No cóż, bardzo dobry wynik. Popatrzmy, tutaj oczywiście ceremonii medalowej nie ma, ale uznajmy, że mistrzem świata został oczywiście na skoczni dużej Markus Eisenbichler, ale pewnie będzie drugi konkurs na skoczni dużej, bo ja tego oczywiście nie przemyślałem, ale mam nadzieję, że się mylę. No ale dobrze. Tak to wszystko wygląda. Mistrzem świata pozostał Markus Eisenbichler. Jeszcze będzie drużynówka, zobaczymy jak ona tutaj wyjdzie, ale dobrze, czekamy na nią, a teraz przechodzimy do treningu, drugiego i ostatniego treningu w Park City. No to już jesteśmy na treningu, tym razem no znowu ustawiłem na normalną skocznię, dobra, jeśli już będzie ta normalna skocznia z wiatrem w plecy, może tutaj coś uda się uskoczyć, punkt K, może z wiatrem w plecy będzie lepiej. Będzie lepiej. No z wiatrem w plecy skoczyłem lepiej niż 4 skoki na z wiatrem pod narty na tej skoczni. 89,5 metra. Oddamy sobie takie już 3 skoki. Co najlepsze, ten plastr mi się w ogóle nie zmienił. To taka ciekawostka. Bo chyba tak nie było. Bo ten plastr też był w konkursie Mistrz Świata. I to był też ładny skok. Proszę bardzo, więc chyba mam taki też bardzo dobre wyniki z wiatrem w plecy niż pod narty. No może jest to jakiś znak, chociaż Park City w pierwszym konkursie skakałem bardzo dobrze z takim wiatrem. No i teraz jeszcze ostatni skok. O, to będzie bardzo słaby skok, fatalny nawet mogę powiedzieć. 67 metrów i takim akcentem przechodzimy do drugiego konkursu w Park City, pewnie na dużej skoczni. No i tego się spodziewałem, będziemy skakali na skoczni dłużej. No ale spokojnie, gdy będą następne Mistrzostwa Świata, już to zrobię o wiele lepiej, już nie będziemy takim skakali trybem. No spodziewałem się, że będzie taki tryb, że tylko będzie grafika pokazana, a tu tylko tak. Więc pewnie ten tryb jest tylko na Mistrzostwa Świata w lotach, tak mi się zdaje. I mamy więc pod narty. No to jest taki plus, będzie to oczywiście tylko 30 skoczków skakało. Udajmy, że to jest taki konkurs na skoczni normalnej i tutaj będzie, dowiemy się, kto zostanie mistrzem świata na skoczni normalnej. Tytuł broni Piotrek Żyła, no tak, dobra, to jest broni, skaczemy na skoczni dużej, a to jest konkurs o mistrze świata na normalnej skoczni. Dobrze, zostawmy, teraz ja. Też ładnie wyszedłem z progu, ładnie skok, chociaż zbrakło. 127 metrów i jestem na pozycji 8. Czyli pewnie nie będę w czołowej dziesiątce po pierwszej serii, ale wynik dla mnie satysfakcjonujący, bo kolejny skok poza punkt K już jestem, no nie powiedziałbym, jestem bardzo stabilny, bo tylko raz nie zakwalifikowałem się do drugiej serii. To był konkurs w TTZ Neustadt, tak, wtedy. Początki nasze w Pucharze Świata w tym sezonie. Robert Johansson należy liderem, drugi Hammann i trzeci Geiger, dopiero szósty Piotrek, ale ma jeszcze szansę, bo jest bardzo duży ścisk. Więc wygląda jak na skoczni normalną. Mamy małe przewagi, więc to tak jak na skoczni normalnej. Ale teraz nie widziałem siebie, na którym jestem miejscu, za chwilę zobaczę. Stoch liderem.
No, Stochnie jest już w takiej formie, 13 miejsce. No, wynik niedramatyczny. Można byłoby tak fajnie wskoczyć do czołowej dziesiątki, ale musiałbym skoczyć 130 metrów. Jeszcze tutaj nie skoczyłem tyle. I nie skoczę, ale skok dla mnie dobry, 127,5 i jestem na drugim miejscu. Czyli wynik dobry, tak mogę powiedzieć, bardzo dobry. Ale i tak przegrywam z Kamilem, ale popatrzmy, może będzie w czołowej dziesiątce. No i jestem w czołowej dziesiątce i proszę bardzo. Karol Geiger, mistrzem świata na normalnej skoczni, drugi Dawid Kubacki, trzeci Kamil Stoch, czyli mamy, który to medal Polaka, trzeci medal Polaka i ale drugi złoty Niemca. Ale i tak Polacy chyba wygrywają w klasyfikacji łącznej medalowej. Ja jestem na dziewiątym miejscu. Oczywiście tak niby tutaj Piotr Żyła został mistrzem świata, ale tak naprawdę niby na dużej skoczni zwyciężył. Kto tam zwyciężył? Markus Eisenbichler, a mistrzem świata na skoczni normalnej został Karl Geiger. No to dobra, no już na pewno skakać na tych mistrzostwach świata nie będzie. Będę oglądał tylko konkurs drużynowy. Może dla innych to zdziwienie, ale będę oglądał. No mi się zdaje, że to była taka mała wpadka Andrzeja Stękały, bo się każdemu mogła zdarzyć. Taka to prawda, no bo popatrzcie sobie, no. No to była po prostu taka mała wpadka, bo no, co poradzić, no każdemu tak się zdarza, no to lecimy. Czy Niemcy obronią tytuł Mistrzów Świata drużynowo? Zobaczymy. Ostatni akcent Mistrzów Świata w Park City, tym razem już bez nas, bo to jest konkurs drużynowy. Jak widać 8 reprezentacji, tylko 8 reprezentacji. No trochę to dziwne, ale no cóż, jedziemy. Pierwsza grupa. I Słoweńcy. Słoweńcy liderami, na drugim miejscu Austriacy i na trzecim Polacy. No i widać, Andrzej 122,5 metra. No przed punktem K, ale strata bardzo i to bardzo mała. Jest ścisk. No zobaczymy. Pejer ładnie skoczył. No tylko Sadieje bardzo słabo. Ale tutaj jest 8 reprezentacji, więc na spokojnie. Tylko chyba tutaj brakuje Finów. Chyba tak, tylko tutaj brakuje. Nie wiem dlaczego. I Polacy wracają na prowadzenie. Dawid Kubacki 132 metry, druga Norwegia, trzecia reprezentacja Niemiec, czwarta Austria. No, mimo tego, no słaby skok Paweł, bardzo dobry, 126 metrów, ale no widać, że no, to nie był taki skok, ale będzie walka, jeszcze mają szansę, no ale chyba już Norwegowie i Polacy uciekli. No to cóż, czas na przedostatnią grupę pierwszej serii. Mam nadzieję, że utrzymamy to. Utrzymujemy! Polska na prowadzeniu, na drugim miejscu Norwegowie, na trzecim Austriacy. Bardzo ładny skok Piotrka. 131 metrów. Mam nadzieję, że też skoczy daleko Kamil, bo on będzie skakał w ostatniej grupie. No super, super to na razie wygląda. Ale dalej będzie walka, bo widać, że no Niemcy mają małą stratę do Austriaków. No Słoweńcy, no już na pewno szans chyba nie mają tak samo jak Japończycy. Ostatnia grupa pierwszej serii. No i Polacy dalej na prowadzeniu, a Niemcy pięknie to zaatakowali i awansowali na drugie miejsce. Na trzecim miejscu Norwegowie, na czwartym Słoweńcy, na piątym Austriacy, na szóstym Japończycy. No, coś się stało z Austriakami. Kto skakał u nich ostatni? Daniel Huber. To Huber skoczył tylko 123 metry i miał dopiero 27 notę. No, bardzo słaby wynik. Będziemy teraz czekali na drugą serię. No mi się zdaje, że Polacy mogą utrzymać już podium, bo strata do trzecich Norwegów do nas jest, nie powiedzmy, że duża, ale chyba spokojna. I dalej Polacy na prowadzeniu, na drugim miejscu Niemcy, na trzecim Austriacy, czyli Aschenwald teraz uratował tyłek Austriakom, na czwartym miejscu Norwegowie, ale Słoweńcy się znowu wkraczają do akcji, znowu Jelar ratuje zespół, chociaż 127,5 metra, no skok słaby. Jest to dalej piąte miejsce. Ale patrząc na to, no Lindvik, no nie wiem co się stało, nie wiem co się stało. Nie wiem, ale dalej szansa Słoweńców jest na medal. No i dalej Polacy liderami, to mnie bardzo cieszy. Na drugim miejscu Niemcy, na trzecim Norwegowie, na czwartym Austriacy i na piątym Słoweńcy, na szóstym Japończycy już bez szans na medal, jak i nawet na pokonanie Słoweńców, tak samo jak Szwajcarowie i Rosjanie.
No ale będzie walka pomiędzy Norwegią, Austrią i Słowenią, bo no te dwie drużyny mogą jeszcze walczyć. Dawid Kubacki, pierwszy zawodnik, który przekroczył 2 razy 130 metrów. Mam nadzieję, że no też na przykład Piotrek to zrobi, bo już 130 metrów przekroczył. I dalej Polacy na prowadzeniu, na drugim Niemcy, na trzecim Norwegowie, na czwartym Słoweńcy. No, czyli wyprzedzili Austriaków, więc walka będzie. Będzie ostra walka pomiędzy Peterem a Halvorem. Piąta Austria i szósta Japonia. No i Piotrek, 132,5 metra. To jest na razie no, piękny konkurs Polaków. Czas na ostatnią grupę. Miejmy nadzieję, że no, Polacy pewnie przypieczętują zwycięstwo, a też będzie ciekawa walka o brązowy medal, bo chyba też srebrny jest już pewny. I tak to wygląda. Polacy... mistrzami świata drużynowo po raz drugi raz w historii. Na drugim miejscu Niemcy, na trzecim Norwegowie. Ale co się stało z Peterem Prełcem? No 124 metry, ale Granerus 163, no jednak. No było to bardzo dobre skoki. Japończycy jeszcze wyrwali to. Keiichi Sato 129,5, a Huber, no Huber znowu popsuł 122,5 metra, więc następnym razem Austriacy nie bierzcie go na ostatnią grupę, bo wszystko wam psuje, ale to nas cieszy. Jesteśmy mistrzami świata drużynowo i we wszystkich konkursach zdobyliśmy medal. Ale w klasyfikacji mamy 4 medale. Niemcy mają 3. Norwegowie mają 2. No i to tyle. Tylko Polska, Niemcy i reprezentacja Norwegii zdobywała medale. No to trochę takie sobie te mistrzostwa. No ale dobra, zakończyliśmy te mistrzostwa świata. Już w następnym odcinku będą skoki w Oslo. To będzie nas czekało. Co będzie jutro? Jutro będzie puchar, tak, jutro będzie puchar świata widzów. Będzie wskakali bodajże w Sapporo, tak mi się zdaje. No ale cóż, zostało nam bardzo mało konkursów. Bardzo malutko. No jesteśmy na takim samym etapie prawie jak w Pucharze Świata. Tego, że Puchar Świata trwał dłużej. No ale cóż, będziemy czekali, będziemy na to czekali. Jestem zadowolony z tych Mistrzostw Świata, bo no dziewiąte i... które miałem później miejsce? Szóste? Nie wiem, nie wiem. Nie pamiętam. Ale jestem zadowolony z tych dzisiejszych wyników. Mam nadzieję, że wy też. I cóż, do zobaczenia jutro w Pucharze Świata Widzów. I do zobaczenia też w wtorek w polskim Euro. Omówimy sobie mecz Polaków ze Słowakami. Mam nadzieję, ten mecz, który no, będzie dla nas bardziej radosny niż smucący. Do zobaczenia.